Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Death Stranding i będziecie teraz świadkami mojej porażki z zadania na czas, ale najpierw oddamy nośnik pamięci, który udało mi się po drodze znaleźć. Rzeźba Ludensa w skali 1 na 2. No nic. Aha. O nie, tu, przepraszam. A nadal tego nie mam. Nie wierzę po prostu. Skąd ja to teraz wezmę? To jest najciekawsze. Przeszłam to całe poletko, słuchajcie. Nieznalezione. Duchowe lekarstwo, stare zdjęcia. To jest to. Nie mogę tego odnaleźć niestety, ale mam ochotę, słuchajcie, pobić się z wynurzonym. Czyli inaczej, dam się złapać. Ale do tego będzie mi potrzebny worek z krwią. Gdzie my możemy to zrobić? Poczekajcie, no niech będzie sobie na plecach, fajnie. Do prywatnej szafki natomiast wrzucimy sobie... To. Mam tutaj jeszcze chemikalia, które całkowicie mi są niepotrzebne w ten sposób, co zrobimy. Ja się boję, że ja teraz tego nie znajdę. Skąd ten motor? Po co tutaj ten motor? Ja nie rozumiem tego. Czekajcie, to mam na plecach. A to jest moja prywatna szafka. A w prywatnej szafce jest zamówiony ładunek. O mój Boziu, cudownie. Czekajcie, jak to zrobić teraz, bo tutaj się zapętliłam. Fajnie, nie będę musiała tego szukać, całe szczęście. Będzie tak, fajnie, to będzie trzeba sobie przetworzyć przy okazji. Czyli to wszystko w mojej prywatnej szafce wylądowało. Ciebie przeniesiemy. Nie rozumiem, czemu nie mogę tego umieścić w prywatnej szafce, słuchajcie. Nie mam pojęcia. Dobra, fajnie. Jestem w prywatnej. No i tak, o dziwo, przed chwilą tutaj przecież patrzyliśmy. To były rzeczy potrzebne do... Nie przy sobie. Aha, okej, czyli to, to i to. Nieś na plecach. Ekstra. I to sobie zatwierdzimy. Dobra, bo mi to wyrzuciło pod nogi, co najciekawsze. Dobra, i teraz zrealizujemy dostawę. To będzie katastrofa. 2 godziny później.
Okay, great. The cargo's intact. Sen, zawczas. Tragedia. 3 godziny później. Tak to wyglądało niestety. Tu mamy. A, no nic. No tak wyszło. Dobra, zawsze coś niestety. We're going to get through this. Thank you, Sam. Świetnie, świetnie. Ja te chemikalia tylko zbiorę. I zobaczymy, co dla nas mają. Teraz tak. Prywatna szafka. Weźmy to sobie i... Karabin, karabin automatyczny. Ten już jest prawie. Okej. Okay. Zaraz padnie, że tak powiem. Wyrzutnia bolasów zostaje. Nieśmiercionośny też zostanie. Natomiast mamy tutaj trochę tak. Buty Bridges. Okej. Okay. Granat. Dymny. Spray naprawczy. To wszystko zostaje. Tutaj wylądowały moje worki z krwią. Teraz tak. To sobie wszystko przetworzymy. Nie jestem pewna, czy... Nie mogę po prostu tego przetworzyć z przechowywanych. No trudno, już wzięłam, tak, więc... Trochę tego będzie. Pytanie ile? No. Tu ładnie, 200. I teraz tak, zobaczmy boty. Boty chyba nie wróciły jeszcze niestety. O, wróciły. Okej. Okay. Jeden polas ekstra i... Teraz zobaczmy, jakie mają zlecenia dla nas. Standardowe. Do alpinisty znowu do góry. Chociaż do alpinisty teraz łatwo się dostać. Fotografka. Tak sobie. Węzeł górski, do lekarz. No lekarz jest najbliżej, prawdę mówiąc. Tu 170 kilo i 16. A co mają dla nas z głównych zadań? Mamy tak, do laboratorium Hartmana, tam jeszcze nas nie było. I odzyskanie zimowe ubrania, więc weźmiemy to. Poprosili nas o odzyskanie tych ciuchów. Niedawno tam byliśmy. Trudno. Ale zrobimy sobie... A jeszcze te zwłoki. To słuchajcie, zwłoki weźmiemy później. Jak nic. Nie, nie, zwłok nie. To byśmy chcieli. Tak, to. Wziąłem ciuchy czy zwłoki?
Zimowe ubrania, dobrze wzięłam. Na całe szczęście. Delikatnie się cofniemy do tego miejsca, przy którym niedawno byłam, bo ze zwłokami, powiem wam, nie mam ochoty latać zbytnio. A to jest w ogóle po drugiej stronie. To poczekajcie, to w ogóle... To też nie tu. A jednak tam. No dobra, ludzie musieli się przejść kawałek. No bo z tego, co widzieliście, Hartman stracił swoją pelerynkę i coś tam jeszcze, więc... Teraz tak, wtedy można było się kiedyś fajnie prze... Tak, można było się fajnie przenieść do góry. Ale najwidoczniej chyba komuś tyrolka przeszkadzała. I tyrolki już nie ma. Jak się zastanawiam, co z moimi tyrolkami poprzednimi. Nie mam natomiast, tak, nie mam assemblerów drugiego poziomu. Muszę czegoś ciekawego się tu dowiemy. Tak dodatkowo. Odnośnie naszego półmartwego przyjaciela. To tu była ta super komórka. Okej. O mamo, przecież to kawał drogi jest. Niestety. Ten był spory, słuchajcie. Tutaj widzę roślinki na buty. Na papcie raczej. Drugi bot dostawczy zrealizował zlecenie. Ciekawe jak. Ale żałuję, że tyrolek teraz nie wzięłam, to znaczy assemblerów do wykonania. Czy jeden, jeszcze jeden? Dobra, uciekł. Niestety. No i nic, to co nam wcześniej ucięło, bo wyrzuciło już nas w bazie, tak teraz będziemy musieli przejść na piechotkę. No cóż. Pytanie jest tylko, czy znowu będzie burza? Może nie ten cyklon, który mieliśmy ostatnio? Specjalne stopy ktoś tu zgubił. O! O! No proszę. Bliżej jak dalej. Czy może znów jacyś wynurzeni się pojawią? Zbliża się do celu, to na pewno. Pytanie też, czy ta chatka dalej stoi. Proszę, jaką bazę sobie tam pobudowali.
Teren mamy podłączony do sieci chiralnej, ale jakoś tutaj gracze nie bardzo się pofatygowali, żeby zrobić jakieś ładne przejście. O, dawaj. Raz powoli. Aha. Tutaj tak dobrej strony tam. Okej. Okay. Dobra, małego będzie trzeba trochę uspokoić, bo płacze. Okej, dobra, myślę, że mu starczy. Nie za mocno, bo... I teraz, nie wiem, schodzimy w dół. Nie podoba mi się to zejście ogólnie w tych... Nie wiem, czy nie było lepiej iść górą. Tutaj pewnie się w wynurzonych wpakujemy. Tak mi się wydaje. O, no zaraz nam się linka skończy. Tu jeszcze kawałek na dół. Normalka, przecież musiało tak być. Go za mocno tarmuszę, tak mi się wydaje. Co to za dźwięki? Ej, on się nie chce. No w końcu. Dobra, pobujamy go trochę, żeby do tego paska dobić. Ej, co mi jest? Za mocno? Nie mam pojęcia, słuchajcie. Możliwe. Okej, ma dobry humor, więc jest coraz lepiej. Getry nam się rozładowały. Przez to bujanie lu. No i cały czas w dół, tak to przynajmniej wygląda. Zastanawia mnie też, słuchajcie. Ja na tym szybciej nie idę. O, kondycję nam przywrócili. Delikatne. Niby prosto do domu. Oby było prosto. Kiedy my dobijemy teraz? Musielibyśmy pokonać jakiegoś bossa chyba, żeby znów się dorobić takiej ilości tych kryształów. Natomiast w zasadzie zapowiada się na bossa. Pytanie kiedy?
Oddamy ciuchę dla Deadmana, a następnie udamy się ze zwłokami do nowego miejsca. W zasadzie ostatniego? Nie, nie ostatniego. Przedostatniego w naszej całej przygodzie. Ciekawe. Ciekawe, co będzie później. I czy dostaniemy odpowiedzi na wszelkie pytania. Dobra. Podpij. No tak, zajętą rękę ma. To jest bardzo ładne w tej grze. Ma zajętą rękę, więc dwóch czynności nie będzie naraz. Robią. Teraz tak, prawą czy lewą? Tym lewą. A, co ciekawe, nie wiem czy wiecie, ale jeżeli inni gracze często uczęszczają właśnie daną ścieżką, to ta ścieżka normalnie się tutaj wydeptuje i my mamy taki bardziej przyjemny dla nas szlak. No tak bardzo fajnie pomyślane. Że najczęściej była to obierana droga, ta tutaj. Aha, dobra, spokojnie. No, ciężko, ciężko. Ale mamy to, o co prosili, na całe szczęście. No. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. No to dawaj, na tej ostatniej prostej przydałby się generator. Sobie pominiemy. Welcome back. Tough journey as always, I bet. What? I mean, honestly, you'd be hard pressed to call this anything less than perfect. Sama na drugie imię perfekcja. Co? Zostaliśmy, słuchajcie. Stwórz sprzęt, to zrobimy. Assemblera sobie zrobimy. Dwa tylko możemy, co ciekawe. Trochę słabo. A nowa droga jest przed nami. Ba, my będziemy musieli ciało ciągnąć ze sobą. Ja nie wiem, czy powinnam w takim razie to teraz wszystko brać. Czekajcie, jeszcze sprawdzimy zadania dla botów. ...87... ...by to robi akurat. I teraz tak, 99, 80... ...88, taka podróż. I będzie, weźmy to, no to ciekawe. Też pominiemy. Teraz nie wiem, czy to, co mam na plecach, nie powinnam przerzucić do szafki, skoro mamy mieć zwłoki, znów mamy. No nic. No właśnie.
No niech leży na razie. Zrzucimy to wszystko, co mamy. Na grzbiecie. All right, Sam. Take care of her. And don't worry, she won't go necro. Millingen special. Be funny if these Havars ended up being the key to saving us all. Prywatna szafka, pozbywamy się towaru. Tylko worek z krwią sobie najwyżej zostawię. Egzoszkielet terenowy, no to mamy na sobie. Nie. Grabin, assembler, assembler. To zostaje, tu też. Okej. No właśnie, gdybyśmy wzięli motor. Pytanie, jak ten motor będzie się zachowywał, co? Ale... wolę nie ryzykować, bo coraz trudniej mi ten assembler zbudować. Wypstrykałam się z tego wszystkiego. Także... mama na plecy. Teraz oto nowy kierunek naszych zmagań, który nas prowadzi gdzie? Na sam dół. No dobra, mój drogi przyjacielu. Nie widać sama, to jest przykre. Sam, gdzie jesteś? Okej, mamy sama i teraz podciągniemy to do tego nowego punktu, który jest gdzie? O kurczę, kawałek. Tu ma laboratorium. Hartman. No, kawał do ciebie drogi, kolego. Ktoś tu widać przyprawiał się przez góry. Ale można by było też od tej części lekarza jakoś postarać się dotrzeć. Także to... to się nam tutaj średnio przyda, tak naprawdę. My pójdziemy jednak chyba na skróty. To dobrze, że nie brałam tych rzeczy na tą tajkę, bym teraz żałowała. O! No, zniszczyłam czyjś ładunek, przykra sprawa. Nic na to nie poradzę już. Po prostu nie zauważyłam, nie? Ale ma problem tutaj podjechać. Nie wiem, ja mam tutaj ochotę zrobić taki... stary człowiek i morze. Ale piękniejsze jest to, że z tego co ja pamiętam... To ja się chyba tutaj bardziej postarałam, jeżeli chodzi o... tu w ogóle była, na samym dole. Gdzieś Tyrolka jest, stoi w tamtym miejscu. Czekajcie. No nic, jednak chciałem nigdy nie jest prostą, z tego co widzicie. A, jeszcze generator. Zapomniałabym o generatorze. Ale by była zabawą. Trzeba się ładnie podładować przed podróżą. No właśnie, i teraz nie ma jak się podciągnąć tam do lekarza. To jest przykre, bo było.
stamtąd. Natomiast nie widzę generatora dalej. No będzie za daleko. Okej. Te dwie górne są moje. Ale my mamy się dostać w tamtą stronę. Pytanie jak? No to będzie ciężka wędrówka. Cały czas mnie tutaj miota. Zobaczcie na to. Nie wiem, czy my tędy pójdziemy. Okej, okay, spróbujmy. Chwila relaksu. Dlaczego? Ej, nie! Całkowity odpoczynek 0 sekund. To słabo. Teraz pytanie, czy ja mam ich tu tak zostawić? Młody się odzywa. Nie czekajcie, co on robi? Pływa. On pływa. Patrzcie na to. Trochę to śmieszne, bo tak naprawdę ty pływał tylko w tej swojej wodzie owodniowej. Okej. No niech się nagrzeje chłopak przed dalszą podróżą. Słodko. Się rozebrałam chyba niechcąco, ale tak naprawdę to chciałam. Chciałam mapę włączyć. Absolutnie nie chciałam tutaj niczego nikomu rozbierać. Jezu, staniesz w końcu chłopie na nogi? Fajnie. Mapa. Mapa. Okej, okay, gdzie my jesteśmy, a gdzie mamy się dostać? Prawą stroną będzie troszeczkę ciężko wejść. Co to jest za znak? Piękny widok. No dobra, fajnie. Tę rolkę to ja tutaj pobudowałam. Nie wiem, czy z niej nie skorzystać. Nie wiem, ile mogę jeszcze przejść tym stromym zboczem, ale chyba nie bardzo, prawdę mówiąc. Tak nie wygląda, jakbym miała jakieś szanse. No, możemy spróbować, no. Ale to musimy, prawdę mówiąc. Natomiast nie ma generatora, to mi się nie podoba. Ekstra. Super. Świetnie. A, jeszcze tak przy okazji.
lifted. Trochę nam się te getry ładują, ale... Tu czasu aż się zachmurzy, nie? Tamtędy raczej nie przejdziemy, no musimy iść tą małą, ciekawą drogą. Nie oszukujmy się. Oj, ciężko. Oj, ciężko. Aha, a jednak. Mamy coś ze sobą. Zupełnie nic. Chyba nie ma takiej opcji w ogóle. Nie. Nie wierzę, że nie ma takiej opcji, żeby tędy się dostać. Co my możemy zrobić? No to będzie hardcore. Too close. Bez wspomagania, panny, będziemy musieli tam donieść. Panie, jak daleko nam się uda tędy iść. Ohoho, ciężko. Jest drabina. Ktoś zrobił drobinę. Która chyba prowadzi donikąd. No nic, dajmy mu lajka. Niech ma. Thanks for the help. Stąd by się zjeżdżało cudownie drogą. O chłopie, nie. I to by było na tyle z tej całej podróży. Ekstra. Super. Drabina donikąd tak naprawdę. Czekajcie, zróbmy tak. Gdzieś widziałam wspinaj się, ale gdzie to było, to nie wiem teraz. O. I tam by można było się pofatygować na prawą i już byśmy byli tam, gdzie chcemy, nie? Kurde, no. Mało brakuje, naprawdę. Jednej drabiny nam brakuje. To jest splot, no to nie. Nie mam pojęcia, co tu teraz zrobić, słuchajcie. Ja się z wami tu pożegnam, ale ja będę chciała tędy przejść, bo od takie wyzwanie. Nie wiem, czy się nie cofnę, nie zrobię sobie drabinki albo czegokolwiek, tylko też nie wiem, gdzie ją przyczepię. Tu musi dać się wejść. Patrzcie, a jak... Czekajcie. Wspinaj się. Nie. Wspinaj się. Aha! Okej. Okay. Teraz tak, a jak wyjdę najwyżej jak się da? Kurde. No nic, popróbuję. Ja wam dziękuję serdecznie za ten odcinek, który swoją drogą tu wyzwanie mam, więc zapraszam na kolejny. Musimy się udać. Trzymajcie się. Hej, hej.